Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy coś, co robiliśmy już jakiś czas temu. Otóż paczka będzie decydowała o tym, jakim zagramy składem w Food Champions. W kwalifikacjach Food Champions oczywiście, no bo mamy wtorek, ale myślę, że taki luźny, przyjemny odcinek na wtorek będzie całkiem okej. Okay. Także jeśli film wam się spodobał, stawcie paczkę górę, subskrybujcie kanał. Jest to dzień, to jest Daily Beans. Zanim przejdziemy do meritum, to proszę państwa, chcę się pochwalić, że dzisiaj jak właśnie byłem w drodze do domu, otworzyłem sobie paczkę z podglądem, a w środku jest Luka Modric. Także proszę państwa, możemy sobie kupić właśnie Lukę Modricia, oczywiście za monety, bo FIFA pońców nie ruszam. Także pan Luka kosztuje aktualnie, wiecie co, ja tego Lukę Modricia chyba w ogóle nawet zostawię w klubie, żeby mieć foder. Foderki będą potrzebne, nie wiem dokładnie jeszcze pod co, może będzie jakaś paczka z ikoną, zobaczymy. Ale tego Lukę Modricia sobie zostawimy, także bardzo przyjemnie, dawno nie miałem takiej sytuacji, że mogłem sobie kupić paczkę z podglądem, także możemy spróbować jeszcze raz, może jakiś. No czy półfleta nie będzie? Włochy to jest w ogóle karta chyba świecąca. Nie mówię do Naruma. O, ale by było. Ale w ogóle meret. To jest karta 83. Także najpierw 80. A to jest Provedel. Provedel broni w Lazio. Myślę, że to jest Napoli. Ale styl 82 i 87? Całkiem przyjemnie. Locatelli, nie? No chłopie, piękna paczka. Ale nie będę kupował. Zanim przejdziemy do tej paczki, to trzymam paczkę za ważne mecze UEFA. Więc przejdźmy sobie do tych paczuszek. Najpierw paczka za 15 tysięcy monet. Oczywiście te paczki nie biorą jakby udziału w tym. Czy to jest Dembele? Raczej nie. Dembele nie kosztuje. Ale on nie kosztuje tak dużo jak wcześniej. Ale steel 50 tysięcy, 40, dobra, sprzedajemy. Chciałem powiedzieć, że Dembele nie kosztuje już 200 tysięcy monet, może ewentualnie 100, ale Mendy. Mendy'ego da się trafić w paczce faktycznie, to jest niesamowite. 40 tysięcy monet na plus, to się może podobać, lecimy dalej. 80 plus ratingu gwarantowane. Zobaczmy, czy może jakaś karta fajna, to będzie Eriksen chyba 83. Ekrany 83 też przyjmę, bo będę robił jeszcze inne poboczne SBC. I ostatnia paczka za ważne mecze, czyli paczka z 6 zawodnikami rzadkimi złotymi. Spójrzmy, o! Inform chyba, albo nie? Triple Threat! Czy to jest, co to jest? Ty! Kto to jest? A to jest Kier, no myślałem, że przez chwilę myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, Robbie Keane, ale nawet nie wiem, czy Robbie Keane gra w Liverpoolu. Ale mamy kartę Triple Threat. Cudownie bym powiedział nawet, ile ta pani kosztuje? No. Nic, mamy kartę Triple Threat. Tak czy inaczej, bardzo przyjemnie. Dobra, także moi drodzy, pora na główną paczkę, czyli paczkę 11 zawodników 81+. I ta paczka zdecyduje o tym, jaki będziemy mieli skład. No dosłownie z 11 zawodników, którzy z buta lecą do głównego składu. Jak to będzie wyglądało? Jak to się wszystko potoczy? To jest karta Triple Threat na 100%. Albo Inform, nawet nie jestem pewien, to jest Çalhanoğlu, prawda? Inform Çalhanoğlu, okej, 86, to jest walkout. Warto wspomnieć. Walkoutu się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Ale okej, jest Çalhanoğlu. Zobaczmy, kto się jeszcze. No nie będzie na pewno podwójnego walkoutu, to jest pewne. Jest bramkarz, jest Kostić. Mamy napastnika. A duplikatem jest Kamada. No dobra. No powiem tak. Jest całkiem okej. Mamy bramkarza. Najważniejsze to, że mamy bramkarza. Gdyby nie było bramkarza, mielibyśmy małe problemy z wygrywaniem meczów. Ale chyba z tego jesteśmy w stanie złożyć coś fajnego. Z tego co widzę, no oprócz Kosticia nie ma skrzydeł, co może być małym problemem. Ale okej. Poradzimy sobie. Oczywiście naszym trenerem będzie pan Alvini, jak żeby inaczej. No i tak się prezentuje składzik, moi drodzy. Należy się spodziewać tego, że to nie będzie najlepszy skład w historii tej gry. Wydaje mi się, że nic lepszego nie jestem w stanie skleić. Niestety nie mam prawego obrońcy. Znaczy mam, ale no wiadomo, nie będzie grał tak, jak powinien grać. Ostatnio, jak zrobiliśmy tego typu odcinek, na dwa mecze wygrałem dwa mecze w kwalifikacjach, więc jestem ciekaw, jak będzie tym razem. Myślę, że możemy lecieć i proszę państwa, no spróbujmy. Najwyżej nie zrobię bilansu 10-0 w tych kwalifikacjach, ale nie bądźmy tacy pesymistyczni. Może znowu zaskoczymy. Niebiescy, o proszę bardzo, czyli gramy z jakimś Polakiem. Może nawet z widzem, zobaczmy. Alisson, Cordoba, Pau Torres, Schuker, Bowen, Haaland, Son. Wydaje mi się, że może mieć trochę lepszych zawodników niż ja, ale pamiętajmy, skład nie ma nic do gadania. Najlepszy zawodnik poradzi sobie z każdym składem. Lo Celso, pięknie. Çalhanoğlu, na górze już biegnie pani Blundell. Czy to jest kontra? Czy to jest kontra? Chyba tak. Nie chciałem tu podać. Ja chyba będę musiał szukać, czemu Kostić na pewno. Co? Kostić? Ja będę musiał szukać tego Çalhanoğlu. Bo on mi się wydaje, że będzie chyba najlepszy strzał miał z całego składu. Problemy. Erling Haaland, pani Krieger, ależ przyjęła na klatę. Hummingson! No niestety. Chwila nieuwagi. Hummingson pozostawiony bez opieki. Wiadomo, 5 co przy nogi. Dobra, początek meczu pokazał, że jesteśmy w stanie tak naprawdę jakąś kontrę mimo wszystko zrobić. Więc kurczę, nie możemy być przestraszeni cały czas, nie możemy żyć w strachu. Musimy też pokazać pazur, proszę państwa. Dobra, Blundell. Lo Celso, może się uda. Ty, Lo Celso. Schodzimy na prawą nogę, podanko. Nacisnąłem strzał.
Przysięgam, no przysięgam, że widzieliście pasek ze strzałem, był strzał i czemu on przyjął piłkę, a to jest faul, o matko boska, ale to będzie ciężki mecz. Cyk, okej, Czarnoglu, fałszyk, no dany strzał, mamy celny strzał, mamy już drożny, Filip Kostić tutaj będzie podawał na króciutko, okej, Lo Celso, a wejdźmy w pole karne, uderzmy. Panie i panowie, my się nie poddajemy. Skądże znowu? Mamy remis. Lo Celso, piękne wejście w pole karne. Okej. Okay. Ale ja nie chcę wolnego. My chcemy dośrodkowanie, uderzenie Filipa Kosticia. Nawet nie był Kostić, to był Lo Celso. O Boże. O, ale piękna akcja. Coś mi... Nie no, chłopie, my dzisiaj tak chlepiemy tę piłkę, że to jest niesamowite. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, mam piłkę. Tapin. No musi być tapin w tej sytuacji, przykro mi. Ale Alisson to broni. Kurczę, pieczone. Lo Celso. Ty, no chłopie, bliźniaczak. Gdyby tam nie było tego Trenta, to byśmy mieli 2 do 1 na spokojnie. Okej, okay, pierwszy powrót za nami. Remis 1 do 1. Wydaje mi się, że całkiem stabilnie. Jesteśmy w stanie tutaj powalczyć o wygraną. W statystykach wyrównanie. Lecimy do drugiej połowy. Cyk. Kostić. Filip. Kostić. Pau Torres blokuje. Nie wiem, jak go tego nie trafił, ale to jest... Ja znowu zrobiłem to samo i to znowu prawie wyszło. Oho, Erling Haaland. Erling Haaland broni Castells, całe szczęście. No nic, do 4 razy sztuka, teraz na pewno się uda. Nie wiem, jak on to obronił. Nie wiem, czemu 4 razy mi się udało zrobić to samo, ale powinien tutaj być gol. Zdecydowanie. Erling Haaland, no tutaj... Niebezpieczny rykoszet, a na szczęście nic tutaj się złego nie stało. Co ja robię? Co ja robię, chłopie? Co ty robisz, Argentyno? Co ty robisz? Nie! Co ty robisz? Kurde, tak dobrze nam szło. Ja teraz muszę o remis walczyć. O, 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 o. Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Broni Alisson. Właśnie nie byłem pewien. On jest prawonożny, ale myślałem, że ma, nie wiem, 5 słabszej nogi. Filip Kostić. Czyżby? Sam. Jak ten Alisson się rzuca? No, wiem, że mogłem teoretycznie podać, ale nawet, ja, szczerze mówiąc, nikogo nie widziałem w polu karnym, kto byłby wolny, więc tak uznałem, że uderzę. Szkoda, bo gdyby nie ta głupio stracona bramka, to naprawdę mogliśmy jeszcze powalczyć, no ale no, nie chcę się zbytnio komentować tej bramki. Nie o to mi chodziło. W statystykach 12 strzałów do 11. No, 12 strzałów, jedna bramka, to raczej dużo mówi o tym wszystkim. No nic, pierwszy mecz w plecy. Może w tym drugim coś się jeszcze uda zrobić. Ederson. O, tego Silva, Van Dijk, Beckham, Griezmann, Dembele. Son. Można powiedzieć, że szykują się małe problemy. Kłopoty, kłopoty, kłopoty. To będzie bramka niestety. Nie będę ukrywał, grania w obronie w tym meczu, znaczy w tym meczu, w tym odcinku, jest całkiem ciężkie. Çalhanoğlu, pokaż. Pokaż nam, co potrafisz. Karny? Ja tam falowany byłem, ja bym karnego z chęcią przyjął. Filip Kostić. I komu on ma wrzucić? Nikomu. Çalhanoğlu. Cyk, piękna akcja. Lo Celso, no już chciałem zejść do prawej strony i nie zszedł do prawej strony. Czemu? I Bacha. No przecież faul. Dobrze. Nawet nie wiem, za co faul. On może być, może być. Na szybko wykonujemy. On się nie spodziewa. On się tego w ogóle nie spodziewa. Czepieczone. Teraz. I Kostić wypuszczony. Leć. Filipku, leć. Jesteś szybszy niż Van Dijk. Tak jest. Filip, a ty nie masz strzału z fałsza. Tak jest. I Boriju. Podanie. Kolejne. Filip Kostić. Odrodzenie. Filip Kostić. I mamy remis. Filip Kostić. Piękne wykończenie. Mamy 1-1. Dobra. Piękna sprawa, moi drodzy. Ja czuję, że w tym meczu naprawdę możemy coś fajnego ugrać. Tylko musimy być zorganizowani w defensywie, tak jak tutaj. I będzie spoczko. O kurcze. O kurcze. Pięknie Sosa. Dobra, rzut wolny, ale będzie wykonywał oczywiście Çalhanoğlu. Możesz wchodzić do bramki. To ci nic nie da. Ja już takie coś zrobię. On nie wie, co się dzieje. Zrobię coś takiego. On jest obsrany. Ja uderzam. Cyk. To było tak genialne. Oh shit. Nie, nie. Castells, pięknie. Pyk. I wypuszczony Filipek. Po raz kolejny Filipku. Leć, 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 leć. Cyk. Cyk. Okej, okay, piłka ciągle nasza. Przed pole. Jeszcze raz przed pole. Dobrze. Podanko. Lo Celso, ten fake shot był niepotrzebny chyba. Czekaj, czekaj, czekaj. Kamada? Nie! Boże! Nie! Okej, mam piłkę. Cyk, tak jest? Tak!
Jest! Ale to była najgorsza akcja w historii. Naprawdę, ja tak przykombinowałem w tej całej sytuacji, że to jest hit. Ale okej, mamy 2-1, mamy prowadzenie. O, Griezmann, ale pięknie, nie do końca. Dałbyś mi chwilę, żeby się pocieszyć tym zwycięstwem. Chwilowym nawet, no. Niedobrze, bardzo niedobrze. Fatalnie bym powiedział nawet. Griezmann ma tyle miejsca. To jest 3-2. O kurczę, David, to nawet nie jest David. To jest Griezmann, chociaż to jest David Beckham. Nie no, finalski Griezmanna to jest coś, czego nie da się powstrzymać w tej grze. No była walka, moi drodzy, była walka, ale z tym Griezmannem z przodu i z moją defensywą to naprawdę to nie mogło się udać. Jeszcze Heung-min Son. No niestety, moi drodzy, niestety. Pierwsza połowa nawet była wyrównana, ale nie, to się nie mogło udać. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Z bilansem 0-2 będziemy musieli sobie poradzić po prostu. Także widzimy się jutro. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Adios.